W naszym ukochanym Minecrafcie jest coś takiego jak Enderman. Jest również coś takiego jak Ender Dragon. Tylko tego drugiego nie mam w formie pluszaka. I może pluszaka Ender Dragona nie mam, ale za to w Minecrafcie będziemy mieli dzisiaj mnóstwo opcji różnych rodzajów Ender Dragonów. Ja wiem, że ja mówiłem wam wczoraj, że nie będzie filmu na kanale, że wrzucę taki odcinek z ręki, który zresztą wrzuciłem od razu po napisaniu matury i tak dalej. Ale uznałem, że w sumie siedzę w domu, nic nie robię. Kabel mi się tu zaplątał. Nic nie robię, siedzę, przeglądam internet, oglądam stare filmy Freeza, więc uznałem, że nagram odcinek dla was, ponieważ akurat przeglądając internet znalazłem fajną modyfikację, która dodaje nam różne rodzaje Ender Dragonów. Mi się bardzo dobrze nagrywa takie odcinki, mam nadzieję, że wam bardzo dobrze się ogląda, więc jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał tam na dole, żeby być na bieżąco. Zawsze możecie ewentualnie odsubskrybować, jak uznacie, że nie, jednak Filip, jesteś totalnie dziwny. Ale nie dziwne będzie zaproszenie was na mojego Instagrama, gdzie zbliżamy się do 24 tysięcy obserwujących. Ilu? Do 40 tysięcy obserwujących. Jak widzicie, mamy 39,3 tysiąca obserwujących, co nam daje już prawie 40 tysięcy obserwujących. To jest naprawdę mega dużo, więc jeżeli nie macie jeszcze na Instagramie, to koniecznie cię tam zapraszam. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kochanym Minecrafcie codziennym. Codzienny Minecraft, codzienne, prawda, nowości. I w dzisiejszym odcinku, jak powiedziałem na początku, mamy różne rodzaje Ender Dragonów. Jak widzicie, mam przygotowane tutaj 9 różnych jaj. Jest ten podstawowy, totalnie podstawowy, którego nie zrespiłem, ponieważ nie mam tyle, chyba że to, nie wiem, czy z tego się robi podstawowy, nie wiem, nieważne. W każdym razie wiem, że jeżeli weźmiemy sobie te, weźmy sobie pierwszy może, po prostu, przetestujmy po prostu pierwszy, żebym już zobaczył, jak to działa, bo ja nie sprawdzałem, jak to działa. Widziałem tylko filmik na YouTubie, jak działa ta modyfikacja. Sam osobiście jej jeszcze nie sprawdzałem, więc będę ją poznawał razem z wami. Więc uwaga, to powinno być tak, że o kurde, ale szybko się to stało. Dobra, Ender Dragon Spawn Egg. Czy to jest ten normalny chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, w każdym razie musimy... Nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy, więc uwaga, stawiamy. Mamy... To jest ten normalny Ender... Czekaj, gdzie on ma głowę? Tu ma głowę. Tak, to jest ten normalny Ender Dragon. Czy on mi jest w stanie... Nie, nic mi nie jest w stanie zrobić. Ja mogę na niego wsiąść, z tego co mi wiadomo. Okej, dobra, mogę na niego wsiąść. I jak widzicie, mogę też nim kierować, gdzie ma lecieć, góra, dół. Trochę jest to niewygodne, to sterowanie, ponieważ muszę jakby sterować myszką. Ale jest to totalnie dziwne. On co jakiś czas regularnie strzela tym, co strzela. I uwaga, sprawdźmy, jaką ma moc. Wow, zabił totalnie wszystkich na swojej drodze. Dobra, no jest totalnie potężnym skubańcem. Z tym, że podstawowy Ender Dragon nie jest niczym takim niesamowitym, więc ja proponuję, aby po prostu z niego zsiąść, popatrzeć na niego, wpisać odpowiednią komendę. Ja tutaj ją mam na drugim ekranie. Proszę, zamknij się, bo jesteś strasznie głośny. I tutaj, jak widzicie, mamy coś takiego. Tylko tu musimy zamiast air dać end, tak? Pisze tu. O kurczę, nie tak. Tył, end i kill. Okej, udało nam się pokonać tego smoka w sumie. Widzicie, tak to się robi, tak się pokonuje smoki. Ja nie wiem, dlaczego to mam, to wyrzućmy, jest mi to niepotrzebne. Ale wróćmy z powrotem do naszej skrzynki, ponieważ tam czekają na nas jeszcze inne jajka z innymi opcjami, które możemy zrobić. Weźmy w takim razie kolejne jajko i kolejne wiadro, uwaga. Znaczy kolejne wiadro, kolejny item, który sprawia, że mamy nowe jajko i tym razem mamy jajko wodnego smoka. To będzie totalnie potężne, ponieważ mi się z tego co kojarzy, on... Nie no, to tak pięknie wygląda, ja nie mogę, coś pięknego. Dobra, wsiądźmy na nie. Czy jestem w stanie, o, jestem w stanie wsiąść. One wszystkie rozwalają ziemię, ale ten dodatkowo jeszcze jest w stanie pływać w wodzie. To jest w ogóle totalnie powalone, patrzcie to. Nie ma na niego ograniczeń. Po prostu wchodzi do wody, jakby ta woda znika pod nim. To jest coś pięknego, coś pięknego. Wysusza cały teren, jest taki wodny. Czy ja w ten sposób zepsuję całą tą wodę, czy ona się naprawi, czy nie? Nie wiem, wylećmy do góry. Psuje się to. Ej, ja jestem w stanie się pozbyć całej tej wody, która tutaj była. Przecież to jest coś pięknego. Normalnie, suszymy ten teren, nie ma to tamto, dobra. Nie no, ten smok w sumie spoko. Nie ma w nim nic takiego nadzwyczajnego. On też tutaj wyrzuca tutaj jakiś czas, jakby bije taką wodą. Jest to dosyć ciekawe, tylko on strasznie hałasuje tymi skrzydłami. Ale smok ogólnie wygląda mega dobrze. Ja pozwolę, że wpiszę sobie komendę. O kurcze, on teraz się nazywa inaczej. On teraz się nazywa... nie, on teraz będzie... Jak on się nazywa? Czekajcie, bo ja nie wiem, jak on się nazywa. Nie mogę go zabić, bo on ma inną nazwę teraz. Dobra, udało mi się usunąć tego smoka. Przejdźmy do następnego smoka. Teraz już wiem, że muszę zapamiętywać nazwę, ponieważ jedna komenda nie jest do wszystkich smoków, tylko każda jest do osobnego smoka, więc to jest... To trzeba zapamiętać. Dobra, wyrzućmy te itemy, bo ja ich totalnie nie potrzebuję i totalnie ich nie chcę. Zróbmy kolejnego smoka. Teraz będzie smok, który jest ognisty. To jest totalny pokczamp. Z tego powodu, że ognisty smok, uważam, że to...
Zniszczyłem Minecrafta. Dobra, jeszcze raz, wziąłem je jeszcze raz, muszę to wyrzucić, a ja postawiłem, to był mój bardzo duży błąd, ale uwaga, teraz robimy taką, o kurde, podpalił mnie, ognisty smok, no przecież, kurczę, ej, bo się palę, nie, nie mogę wsiąść na tego smoka, gdzie jest jakaś woda, gdzie jest woda, gdzie jest woda, nie ma wody, ja nie siądę na niego, co jest grane, proszę, daj mi siąść na siebie, ej, nie, nie, spalę się, nie, zginąłem. Czy ja się tu... O dobra, ja zrespiłem się totalnie obok, to dobrze. I uwaga, musimy szybko siąść na niego. Okej, udało mi się, żyję. Żyję, lecimy, lecimy. Ej, dobra, strasznie wszystko podpala, lecimy w las. Lecimy w las, ponieważ to jest najlepsze, co możemy zrobić chyba jako my na smoku. To, patrzcie to! Cały las płonie! Cały las! Totalnie, robimy taką tutaj dziurę, że szok. Ej, dobra, palimy, palimy. O nie, nie, palę się, utnąłem, utnąłem, utnąłem! Zginąłem! Zginę! Zginę! Zginąłem. Chciałem wsiąść jeszcze w tego smoka, ale się mi nie udało. No dobra, trudno, jak już tutaj jestem, to zrobimy kolejnego smoka. Z tego powodu, że tamtego nie chcę, niestety straciłem, a mamy jeszcze ich sporo, więc nie ma co się rozczulać nad nimi po kolei. Ten jest jakimś, jakby, to jest smok ziemi, czy jakoś tak? Ja mam, nie rozwaliłem sobie skrzynki, nie rozwaliłem, dobra. Wow, on ziemią rzuca! Dobra, pokrzam totalny, czy ja jestem w stanie nim wlecieć do wody? Ej, nie jestem w stanie, wyrzucam je z niego. Dobra, czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Daj mi się okiełznać. Ej, co jest? Nie mogę na niego wsiąść. On się ciągle do mnie odwraca tyłem, bo ciągle dupą do mnie. Nie mogę wsiąść na tego smoka. Nie mogę na niego wsiąść. No nie, dobra, zepsuł mi się smok. Nie jestem w stanie nic z nim zrobić. Dobra, utknął mi smok tutaj. No w każdym razie ten jakby to powiedzieć, smok ziemi niestety nie jest zbyt jakiś mega fajny. Czekajcie, ja sobie zrobię taką szybką akcję. Killę się, to będę chwila, moment tutaj pod tym. Tamten smok uważam za najgorszy. Uważam za najgorszy. Póki co najlepszy był ognisty. Tylko że ten ognisty, krótko mówiąc, bardzo szybko mnie zabił. Więc jakby to się nie opłacało. Dobra, teraz będziemy mieli lightning. Czyli, prawda, burzowy, jakiś piorunowy, że tak to ujmę. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Postawmy go. Co? Się stało. Jaki to jest potężny smok. Dobra, tu, wal w nich, wal w nich. No dawaj, piorunami. Piorunami. Dobrze, dobrze. Aha, tylko w moby. A nie, jednak tutaj też. Dobra, tu, o kurde. Totalnie potężny jest ten smok. Dobra, tu. Wszystkich totalnie nokautuje. Ja pierdzielę, creepera to może lepiej. A czy ten zabije smoka? Smok zabije smoka? Nie, smok nie zabija smoka. To jest bardzo ważne. I ten jest w stanie też wodę dlaczego ja dostałem? No nie, zepsuł mi się smok. Ten też utknął. No nie, ała. Przyjdę na mnie, ała. Mój Minecraft, co się dzieje? Dlaczego ja tu mam takie lagi? Czemu się palę? Co się stało? Czekajcie, ja muszę go killnąć. Ten jest zbyt konstrukt. Co tu się dzieje? Musimy go killnąć. Widzowie, zepsułem tamten świat. Zepsułem go totalnie. Zepsułem Minecrafta, nie chce mi się Minecraft odpalić nawet. Ten datapack jest zbyt potężny na Minecrafta, coś tak czuję. To jest... To przerosło mój komputer w ogóle, on tego nie zniósł. I co teraz? Nie wiem. Idę, chcę. W takim razie. Dalej nie działa! Nie wiem, widzowie, skraszowało mi Minecrafta, jest totalny nic się nie dzieje, totalnie nic. Poszedłem sobie od komputera, wracam, a tu dalej to samo, nie mogę nic zrobić, muszę zrestartować komputer, czyli przerwać nagranie. Smutno mi, widzowie. Dobra, widzowie, po wielu próbach udało mi się zrobić to, tylko musiałem, jak widzicie, zrobić nowy świat, więc tamten świat niestety przepadł, nie da się na niego wejść, jest totalnie skraszowany, wywala Minecrafta,
Niestety nic z tym nie zrobimy. Ale zostały nam ostatnie 4 jajka, które jesteśmy w stanie zrobić dokładnie tutaj. I to jest właśnie jedno z nich, które jest przed nami. I to jest Air Smog, czyli tak jakby powietrzny smog, który po prostu z tego co mi wiadomo jest po prostu szybszy niż reszta. Jak widzicie, no faktycznie jest chyba trochę szybszy, tak mi się wydaje. Przynajmniej jak tak patrzę z tej strony, to wydaje mi się, że szybciej lata. Bo jak tak patrzę tutaj, to niekoniecznie. Ale jak ogólnie patrzę na niego tak z przodu, to wydaje mi się, że faktycznie szybciej lata. Nie sprawdzałem tego w poprzednich, no bo jakby nie spodziewałbym się, że ten akurat będzie szybciej latał. No ale... ale jakby co, jest smog. Czy wygląda dobrze? Uważam, że wygląda mega dobrze. Aczkolwiek na początku myślałem, że to jest bardziej lodowy smog. Znowu musimy wpisać komendę odpowiednią, tylko znowu ona mi znikła niestety. Okej, killnęliśmy smoka i mamy go już teraz z głowy. Możemy odłożyć to i iść po ostatnie 3 smoki, które nam zostały w tym odcinku. Odcinek... już trochę go nagrywam, ale wiem, że on po montażu nie wyjdzie wcale taki długi. Ale jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i postaram się coś takiego dla was nagrać. A przed nami w tym momencie lodowy smok. I on faktycznie wygląda jak lodowy smok. Pytanie, czy on... jasne, że będzie zamrażał. Jak to dobrze wygląda. Jak to... i on jeszcze takie góry stawia. Jak to dobrze wygląda. Ale mamy totalną... i to jeszcze mrozi na kilka klocków w dół. Co jest? Jak to mrozi potężnie. Ej, dobra, mrozimy dookoła tą wyspę. Robimy, żeby ona była większa. Więc uwaga, będziemy robić, zamieniamy tą wyspę w lodową. Pytanie, czy to mi się nie zepsuje po czasie i nie zrobi się tutaj z tego znowu woda. Tak mi się wydaje, że może być. Wow, coś ginie tam pode mną, jakąś rybę chyba uwięziłem, czy coś, nie wiem totalnie, co to było. Ale jak widzicie, udało mi się zrobić dookoła. Wow, mnóstwo ryb tam poginęło. O kurde, czy to już oznacza, że jestem rybakiem? Nie wiem totalnie, ale dobra, tutaj to niech to zamuruje się wszystko. Okej, możemy odłożyć tego smoka, jeszcze tutaj wpisać jakby... tak... okej, udało mi się go usunąć. Kolejny smok sprawdzony, jak najbardziej podobał mi się, z wyglądu był naprawdę mega. I jego funkcjonalność w tym momencie jest chyba jedną z lepszych funkcjonalności z tego co tak patrzę. Ponieważ zamiana wody w lód jest dosyć ciekawa. A teraz, o kurczę, to tak odlatuje. Teraz przed nami jest, uwaga, jak to jest light. Czyli jakby świecący tak ten, tylko co on zrobi, to ja totalnie nie mam pojęcia. Tak jakby coś miał zaznaczyć, czekajcie, czy jak wpiszemy timeset i jakieś tam, nie wiem, 15 tysięcy, czyli że była noc, czy to coś zmieni? Czy on coś, on tak jakby robi jasność taką jakby, tak to wygląda mniej więcej, ale nie jest to jakoś mega widoczne. O kurde, on niszczy ten lód, o kurde. Dobra, no ale nie wiem co on robi, sprawdzimy to na jakimś mobie, ale niestety nie mamy tu mobów, no chyba, że tu gdzieś dalej polecę. Ale tu też dalej nie widzę nic żadnych mobów. O, tu powinno jakiś być. Tu już w końcu powinno coś być. Nadal nie ma żadnych mobów. Okej. Bardzo mi miło. Okej, bardzo super. No dobra, nie wiem co ten smok robi, szczerze mówiąc. Jest jakby świecący, więc ogólnie polecam. Wygląda równie dobrze. Aczkolwiek wydaje mi się, że poprzednie wyglądały lepiej. Ten się nazywał jak light. Light, głośnik kill. Mamy go z głowy, bo strasznie hałasują te smoki. Ja nie wiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, jak tutaj cokolwiek komentuję. A teraz lecimy do ostatniego smoka i jest to ostatni smok, który nazywa się Dark. Dark Dragon, to jest to. Uwaga, patrzcie, robimy ostatniego smoka. Mamy Dark Dragon Spawn Egg. Uwaga, to jest najbardziej potężny smok w grze. Najbardziej, patrzcie go. Jak on wygląda? Czekaj, chyba Ender Dragon wygląda trochę strasznie. Aczkolwiek ten robi takie coś, że on... o kurde, jak on jest potężnie szybki. Jaki on jest potężnie szybki. Chyba jeszcze szybszy od tamtego. I jak niszczy wszystko. Totalna prędkość. To jak niszczy, wszystko może. On jest totalnie potężny. Ej, to jest najlepszy smok. To jest najlepszy smok, on się nie topi pod wodą. A jednak, dobra, żartowałem widzowie. Jednak nie mogę wlecieć pod wodę. No i teraz nie mogę na niego wsiąść, znowu się zepsuł, dobra. Robimy tak. Dark. Dobra, pokonany smok kolejny. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to dajcie znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam, widzimy się jutro na odcinku znowu takim vlogowym z ręki, jak, znaczy takim z telefonu, jak zrobiłem, jak relacjonowałem, jakie są moje odczucia na temat matury. Ale może jak znajdę czas, jak znajdę siły również, to nagram kolejny odcinek z jakiegoś Minecrafta, z Palionowa może, zobaczymy. W każdym razie na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, pozdro, pa pa!